Witamy serdecznie w programie Kontrowersje magazynu futbolowy Ligi Szóstek. Przechodzimy do kontrowersji z 11 tygodnia rozgrywek. Pierwsza kontrowersja zgłoszona tuż po meczu Krakiem Polska Mieszkoniowa. Czy kartka pokazana Grzegorzowi Wariasowi jest słuszna? Tutaj jest to kartka za przerwanie kontrataku Polskiej Mieszkoniowej. Więc co prawda zawodnik Polskiej Mieszkoniowej nie wychodzi na czystą pozycję. Tak było, należała być czerwona kartka. Natomiast sędzia uznał, że tutaj było przerwanie korzyści zapewne w sensie akcji, fał taktyczny. No jeśli rozpatrujemy tutaj test, że fał był, a chyba był po ręce, tutaj powędrowały, raczej przytrzymywały zawodnika Polskiej Mieści Szkoleniowej, to moim zdaniem kartka była pokazana słusznie. No, być może można było kartki nie pokazać. Natomiast pokazanie kartki nie, na pewno nie jest błędem. Nie jest błędem. Nie jest błędem i tutaj myślę, że pretensji o to mieć nie można, no bo jednak to było powstrzymanie groźnie zapowiadającej się akcji, a w takich sytuacjach kartki jak najbardziej się pokazuje i tutaj nie było walki o piłkę, tylko po prostu celem było przerwanie akcji. Przerwanie akcji. No i a że akcja była groźna, kontratak, także myślę, że kartka mogła być pokazana i moim zdaniem słuszna decyzja sędziego. A spotkanie poniedziałkowe na szczycie DTW Galactico z Dida wprzód i w komentarzach pod filmem, jak również na żywo podczas uczestnicy podczas tego meczu no, mocno kontestowali decyzję sędziego dotyczącą pierwszej bramki strzelonej przez DTW, jakoby, że został wykonany ślizg, który nie powinien mieć miejsca. No, ślizg został wykonany, jeśli zobaczymy, gdzie był Przemek Brzezowicz. Znaczy, tą dyskusję musimy robić na dwa czynniki. No, najpierw jest pierwszy. Pierwszy ślizg jest. Piłka uderza w słup, tak? Dokładnie. No to tutaj trzeba powiedzieć, że ślizg ma miejsce, natomiast Przemek Brzezowicz jest w dalszej odległości od zawodnika i tutaj jest ślizg bezkontaktowy, te dwa mecze wydaje się, że są zachowane, więc o ślizgu mogły być nie może, natomiast dobitka tego strzału no to już nie jest ślizg, bo wedle definicji no to musi być czterema literami na murawie, tak, czy tam poszeptami, czy biodrem. No tutaj po prostu był wykrok na wykroku strzał oddany, więc przy tej drugiej jakby sytuacji nie ma w ogóle mowy o wślizgu nawet, więc moim zdaniem gol prawidłowy. Wślizg pierwszy był niekontaktowy w odległości 2 metrów wykonany, więc moim zdaniem decyzja prawidłowa. No to przy takich sytuacjach trzeba zwracać uwagę, czy te 2 metry są, no i wiadomo, że nikt z metrem nie chodzi, ale zawsze powtarzamy, że chodzi o zdrowie, czy był kontakt, czy nie było kontaktu. No tutaj dokładnie. Te 2 metry wydaje się, że są zachowane. Żadnego zagrożenia dla zdrowia rywala nie było i odległość od zawodnika była dosyć znacząca. Zostajemy w tematyce ślizgów. Dwa ślizgi z meczu AFC Canarinhos Wiktoria Kraków. Wiktoria. Tak, w obu przypadkach nie były podyktowane rzuty karne, natomiast w jednym ta decyzja jest błędna moim zdaniem, w drugim ta decyzja jest słuszna. Jeśli chodzi o ślizg zawodnika... Chyba kapitana Tomasza Wiktoria. Jeśli chodzi o pierwszy ślizg, tutaj może mówić o rzucie karnym, bo strzał był blokowany i odległość była bliska. Strzał został oddany, a został wykonany w odległości bliższej niż 2 metry wspomniane. Tak jest. Także wydaje się, że tutaj był jak najbardziej ślizg kontaktowy. No i takie ślizgi powinniśmy gwizdać. Więc tutaj należało się rzut karny, natomiast w drugiej sytuacji ta odległość jednak jest dalsza. No jest dalsza i wydaje się, że te 2 metry są zachowane. No i w tej sytuacji ślizgu go widać nie należało, także dwa ślizgi, no i interpretacje różne, ale sędzia to tak samo ani razu karnego nie podyktował. No moim zdaniem w jednej sytuacji karny się należało, więc błąd arbitra. O, mecz Sępy 2011 Kraków kontra Nowi, no i tutaj też mocno komentowana sytuacja, czy sędzia postąpił słusznie odgwizdując rzut karny dla drużyny Nowi. Tak, no tutaj była kwestia po prostu taka, że natomiast no, widzimy, że jednak co prawda zawodnik Nowi stał tyłem, ale tego zawodnika, który robił ślizg, ale też te 2 metry nie były zachowane. Nie ma to generalnie znaczenia, czy ślizg jest wykonany przed tobą, czy za tobą. Natomiast no, tutaj strzał był oddawany piętą, więc próba blokowania była ślizgiem, no, a ten ślizg jednak był wykonany w bliskiej odległości przeciwnika. Więc tutaj też wielkie pretensje do arbitra o to, że tego karnego podyktować mieć nie można i tutaj akurat też bym skłaniał się ku temu, że decyzja o rzucie karnym była
była słuszna. I zgadza się. I ostatnia sytuacja zgłoszona przez zawodnika drużyny Krakowi, Jacka Ostrowskiego, który był bramkarzem w meczu z Klepą, dotycząca miejsca, gdzie są ustawione słupki wyznaczające linię pola karnego. No tak, bo to sędzia odwizał tam rękę, natomiast generalnie jest tak, że była kwestia podnoszona, że ten słupek nie stał w miejscu, gdzie powinien. Natomiast trzeba powtórzyć jeszcze raz, że linie te prostopadłe do linii końcowych boiska wyznaczają na nadwiślanie pachołki. Niezależnie gdzie ten pachołek stoi, to tam można powiedzieć, że jest ta linia. Jeśli został przesunięty, trzeba go ustawić, trzeba to od razu zgłosić albo sędziemu, albo organizatorowi i pachołek ustawić prawidłowo. Tak, natomiast jeśli się zdarza sytuacja, że on jest przesunięty, no to trzeba postępować w stosunku do tego pachołka. Trochę inna jest sytuacja na boiskach bocznych, gdzie jeśli chodzi o linię tą równoległą do linii końcowej, bo tam ta linia jest, więc ten pachołek, który stoi po jednej stronie, jest taki orientacyjny bardziej dla bramkarza, natomiast też ta linia wyznaczy. Natomiast te pachołki na linii końcowej, co stoją, na linii bramkowej, no to one po prostu wyznaczają linię pola karnego. Dokładnie, więc jeśli bramkarze mają jakiekolwiek wątpliwości do tego, czy pole karne jest ustawione prawidłowo, czy nie, prosimy o sygnalizację sędziemu, sędzia wstrzymuje nas. Tak, natomiast sędzia powinien też, dyktując rzuty karne, rzuty wolne, patrzeć na pachołki, dokładnie, które są aktualnie ustawione. Czyli jeśli ma wątpliwości, od razu prosimy nam zgłaszać. Tak, natomiast jeśli pachołek jest ustawiony w danym miejscu, no to na musimy się końcu, no to trzymać jego tego, się trzymamy. Wyjątkiem jest tylko linia pola karnego na bocznym boisku, bo to jakby ta linia wyznacza wtedy, zgadza się, tę linię i to łatwo zresztą jest zauważyć, tak, gdzie się jest w stosunku do tej linii. Natomiast no, te pachołki na liniach końcowych, no to one zawsze te linie boczne pola karnego będą wyznaczać i niezależnie gdzie są ustawione, to trzeba je brać pod uwagę. Dziękujemy serdecznie. To wszystko w programie Kontrowersji w minionym tygodniu. Do zobaczenia za tydzień.